Ja myślę, że ciężko w ogóle cokolwiek prognozować. My jesteśmy od jakiegoś czasu wszyscy razem, ledwo co zaczęliśmy treningi i tak prawdę mówiąc, my musimy popracować nad tym, żeby doszlifować się i dopiero później zaczniemy analizować, co poprawić, na co zwrócić uwagę i jak szybko to możemy zrobić, bo czasu jest mało. No Super Puchar jest takim spotkaniem, gdzie to jest pierwsze takie wyzwanie dla wielu klubów, którzy biorą w tym udział i no na pewno dla nas jest niezwykle istotny ten mecz ze względu na to, że chcielibyśmy wygrać. No a tak samo jak i Gdańsk. Więc ciężko powiedzieć, kto jakie ma szanse. Ja bym powiedział pół na pół, ale na pewno my musimy się skupić bardzo mocno nad tym, w jaki sposób teraz będziemy pracować, bo oni są w bardziej pełnym składzie już jakiś czas. U nas wielu reprezentantów dopiero dołączyło po Mistrzostwach Świata. Jedynie Milat przyjechał troszkę wcześniej, a z wiadomych względów. Jak zakończyliśmy kariery reprezentacyjne, to na pewno ten następny sezon reprezentacyjny dla mnie był bardzo trudny, bo ja musiałem się nauczyć pewnych zachowań kibica i troszkę inaczej podchodzić, mniej tak emocjonalnie do tego, bo jeżeli się jest na boisku, to w ogóle są inne emocje niż oglądając to z boku. Tam się ma wpływ na to, co się robi. Oczywiście czasami się gra takie mecze, że przeciwnik nie daje nawet tego jednego kroczka zrobić, nie ma tego wpływu bez pozwolenia przeciwnika, ale takich meczów już jest dużo, dużo, dużo mniej i myślę, że w chwili obecnej już spokojnie mogę powiedzieć, że dorosłem do roli kibica i przeżywałem ten turniej zupełnie inaczej. Oczywiście no, porażki bolały, jak nie wiem co, bo widać, jak ktoś był jeszcze w środku w takiej grupie, to wie, co się mniej więcej tam dzieje i bolały te dwie porażki, ale myślę, że te porażki ich zbutowały przede wszystkim psychicznie na kolejną część sezonu, kolejną część turnieju i mam nadzieję, że ten medal to dla niektórych jest tylko początkiem fajnej kariery i takim wyznacznikiem, że wiele rzeczy można zrobić w grupie, która wie, do czego chce dążyć i mam nadzieję, że te wartości, które gdzieś tam zdobyli, będą przelewać dalej później na młodszych i na młodszych. I te grupy będą silne nie tylko w 2018, ale i na następne lata. My, tak prawdę mówiąc, z perspektywy czasu zrobiliśmy ten jeden malutki kroczek, a teraz tworzy się wielka, wielka, fajna siatkówka, która mam nadzieję, że nie zniknie, że dalej będzie kontynuowana, a jest potencjał w grupie i no i cieszmy się z tego, że są takie osoby, które walczą do samego końca i wierzą w to zwycięstwo.